Chciałabym przywitać Państwa na wystawie pana Wojciecha Strzeleckiego Rysunek. Wystawa ma swój początek 22 marca, kończy się 12 kwietnia. W związku z pandemią i zaostrzeniami wystawa jest oczywiście bez publiczności, natomiast wystawę można obejrzeć w drodze do biura ZPAP. Jak byś określił rysunek, który uprawiasz? Bo wydaje się, że jest to abstrakcja, ale zanurzona w naturze. Myślę, że chyba każda abstrakcja jest zanurzona w naturze, jak to ładnie powiedziałaś. I nie ma chyba takiej abstrakcji naprawdę. Chyba to zawsze gdzieś jest skojarzenie z jakąś naturą bliższą, dalszą. Jednych to głębiej tkwi, w innych bardziej powierzchownie pływa, ale ciągle to jest jakieś szukanie jakiejś natury, prawda? Także to są takie, oczywiście tutaj można i wejść w filozofię i w różne rozważania. Na pewno ten rysunek jest w jakimś sensie tym takim potocznym, abstrakcyjny, ale na pewno też ma te skojarzenia z naturą. Ja jestem człowiekiem, który jest blisko natury, bardzo kocham naturę, obcowanie z przyrodą, z górami, które szczególnie uwielbiam i chyba to jest to, no, gdzieś to wzajemnie się przenika, ta abstrakcja z naturą. Czy ten pejzaż górski, czy też wulkany, kratery, czy to jest jakieś odniesienie do rzeczywistych pejzaży? Czy jest to zupełnie twoja wyobraźnia? Myślę, że na pewno jest odniesienie. To chyba nie ma nic w życiu, żeby nie miało odniesienia, że gdzieś sobie to właśnie gdzieś stworzymy sami bez żadnej inspiracji. Na pewno to podświadomie gdzieś tkwi, czy bardziej świadomie, czy mniej, ale to tkwi w naszych jak gdyby wcześniejszych odczuciach, w naszych spostrzeżeniach wcześniejszych. Na pewno mnie fascynowały właśnie widoki wulkanów. Wulkany to jest dla mnie coś niesamowitego. Taka pierwotna, jak gdyby właśnie pierwotny pejzaż, to co powstaje świeżo, to co się wydobyło spod ziemi nagle i zamienia się w ten pejzaż, który gdzieś kiedyś zazieleni się. To jest coś fascynującego. Ostatnia moja wycieczka, ostatnie moje takie wrażenia z wulkanu to Etna na Sycylii i zrobiłem mnóstwo zdjęć i te zdjęcia są niesamowite dla mnie. Nie to, że to sam robiłem, ale tak jak sobie czasami jeszcze przeglądam, bo lubię szczególnie teraz w tym czasie pandemii wrócić do zdjęć, do tego, co gdzieś tam w tych podróżach było, a teraz jest niemożliwe do zrealizowania. No to są właśnie te takie pejzaże wulkaniczne, które no, są abstrakcyjne po prostu. Jeżeli ja popatrzę teraz na te zdjęcia, to one są oczywiście w kolorze, to nie jest ta czerń biel tutaj, ale też gdzieś są jakieś monochromatyczne, to są jakieś brązy, to są jakieś beże. Czasami jest to bardzo kolorowe, a czasami bardzo takie monotonne. Ale też kontrastowe, też tam są jakieś takie mocne kontrasty właśnie, czy w kolorze, czy w formie. No, ten pusty krajobraz, pozornie pusty, bardzo lubię, bardzo mnie to fascynuje. Jeśli chodzi o te kontrasty, właściwie jest to taki element, który no, można powiedzieć, że charakteryzuje twój rysunek, czyli ta zamaszysty taki dukt pędzla, nie wiem, tuszu używasz, tak? Tak, to jest tusz, wszystko tusz. Z tuszem i bardzo, bardzo precyzyjny rysunek, troszkę nawet przypomina jakieś prace, jakby druki z komputera, tak niezmiernie precyzyjne, bardzo, bardzo drobne elementy, bardzo szczegółowe. Chciałabym, żebyś właśnie opowiedział o tym kontraście właśnie w Twoich rysunkach.
właśnie w tym kontekście. No to chyba też gdzieś są te rzeczy z natury zaczerpnięte, też półświadomie, mniej lub bardziej świadomie. Gdzieś, gdzie ten pejzaż wulkaniczny, czy taki surowy pejzaż górski ma też nagłe jakieś takie ruchy właśnie te sejsmiczne, że nagle ta lawa gdzieś wybucha obok, że nagle jakiś pojawia się dym, ogień, coś zjawisko dynamiczne, które kontrastuje z tym jak gdyby statycznym pejzażem, czy nagle pojawia się jakaś woda w tym wszystkim. No to jest właśnie zderzenie kontrastów tych naturalnych, a ja muszę to jak gdyby po swojemu przetworzyć na ten kontrast rysunkowy. No i stąd chyba się to bierze, tak przypuszczam. Tak do końca sam nie wiem, jak to wygląda. Chciałam się zapytać o taki, można powiedzieć, pewien rodzaj paradoksu, bo te twoje prace, one przypominają, można powiedzieć, taką estetykę lat 70., ale jednocześnie są bardzo nowoczesne, bardzo, bardzo współczesne. Czy ja chyba kocham, jeżeli gdzieś sięgnę też do korzeni moich architektonicznych, to kocham modernizm. I to też chyba się trochę tutaj przejawia, że to są prace, które myślę, że fajnie by się znalazły w takim modernistycznym wnętrzu, modernistycznym domu. Także to połączenie architektury modernistycznej gdzieś tu też gdzieś w tle pewnie gdzieś istnieje. Tak samo jak to położenie tych prac geograficznie związane gdzieś z Dalekim Wschodem, z Japonią, z Chinami. No właśnie, to też chciałam się o to zapytać, bo właśnie ten zamaszysty ruch pędza przywodzi na myśl sztukę Japonii. Tak, i też chyba ta architektura, która mnie, pamiętam, na studiach zafascynowała, japońska, a to były lata 70. w końcu właśnie, gdzie Kenzo Tange wtedy działał mocno i ta jego architektura surowa, betonowa, właśnie w połączeniu z czymś takim, to był dla mnie jakby ideał właśnie połączenia tej architektury, wnętrza i sztuki tej naszej plastycznej, czyli rysunku w tym przypadku. Mówiliśmy sporo o twoim rysunku, ale chciałam też zapytać cię o twoją działalność dydaktyczną. Przypomnę, że jesteś pracownikiem naukowym, dydaktycznym Politechniki Gdańskiej, katedrze rysunku. Ja jestem tak trochę okrakiem na dwóch katedrach, bo w katedrze sztuk wizualnych pracuję, a jednocześnie w katedrze architektury użyteczności publicznej. Także te zajęcia moje też są takim trochę rozdwojeniem, bo z jednej strony jest rysunek czy malarstwo, którego nauczam właśnie na Politechnice, a z drugiej strony w tej chwili, szczególnie w tym semestrze, zaczęliśmy pracować z architektami, studentami architektury z przedmiotem architektury wnętrz. Także też próbujemy dać im jak gdyby podstawy myślenia na ten temat. Tak jak też wcześniej rozmawialiśmy, są pewne pojęcia uniwersalne. To nie chodzi o to, żebyśmy nauczyli architektów przyszłych rysować świetnie, czy malować świetnie, ale żeby na takich właśnie zadaniach rysunkowych czy malarskich najlepiej im wyjaśnić i wytłumaczyć, czym jest na przykład kompozycja. To słowo, które potem się przynosi także na architekturę, ale prostsze jest, jak gdyby, tak nam się przynajmniej wydaje, do opanowania na rysunku, w malarstwie, czy w sztukach takich czystych, pięknych tak zwanych, niż w architekturze, gdzie dochodzi przestrzeń, gdzie dochodzi funkcja, gdzie dochodzą różne elementy, które trochę utrudniają jak gdyby pojmowanie tych takich ogólnych, prawda, pojęć czy zasad. A tutaj właśnie pojęcie nie tylko zresztą kompozycji, ale w ogóle kontrastu formy, prawda, rytmu, który gdzieś tam w architekturze powstaje, to jest nam dużo łatwiej im wytłumaczyć i unaocznić, jak to się dzieje, jak to się zachowuje właśnie w malarstwie, w rysunku, w kompozycji takiej, czy abstrakcyjnej, bo i rzeźbiarskiej, bo oni też mają rzeźbę u nas na wydziale. Ta twoja dydaktyczna część twojej pracy zawodowej ma jakieś
przeniesienie na twórczość? Myślę, że tak. Myślę, że gdzieś to jest jakieś sprzężenie takie zwrotne, że to, czego uczę, to jednocześnie no, pewnie sam sobie pewne rzeczy muszę wmówić, żeby je sprawdzić też jakoś. I to chyba tak działa, że na pewno to, co przekazuję moim studentom, jednocześnie chyba sam uprawiam i sprawdzam na swoich pracach, prawda? Także to na pewno to ma jakieś znaczenie. Czy oprócz rysunku uprawiasz również inne dziedziny sztuki? Bo tak. Braliśmy razem udział w wystawie, na której zaprezentowałeś malarstwo. Tak, oczywiście i malarstwo uprawiałem od lat w różnych formach i też w różnych technikach, bo i olejne, i akrylowe, i mieszane. Także też pojawiały się tam tematy trochę związane z tym moim rysunkiem przez jakieś tam długie okresy. Te góry gdzieś cały czas się ujawniały, ale też inne motywy. Na przykład jedna z takich ostatnich wystaw malarstwa, którą robiłem, nawiązywała w sposób taki dość bezpośredni do twórczości moich rodziców, którzy już oboje dawno temu odeszli, bo ojciec to jeszcze lata 70, a matka no już też mija 10 lat właściwie od jej śmierci, także już jakiś czas minął, ale gdzieś taką wystawę pamiętam zrobiłem pod tytułem Nostalgia, tak była zatytułowana, która nawiązywała do twórczości, a oni przypomnę, że działali głównie w tkaninie oboje. A ja stworzyłem jakiś tam cykl malarstwa olejnego, w którym motywy tej tkaniny, z którą no, często też współpracowałem z nimi, robiąc też tkaniny pewne razem, czy pomagając przy tym, także jest to dla mnie też twórczość bardzo bliska, tkanina, także postanowiłem, że to trochę w oleju spróbuję przetransponować i zrobić jakąś taką, trochę taki hołd złożony dla nich, to dla ich pracy, czy wspólnej pracy. Także taka też wystawa powstała. Robiłem w międzyczasie też jakieś próby związane z witrażem, z tkaniną bezpośrednio. Także tkaniny, które wiszą w Urzędzie Miasta w Sopocie. 4 tam są w sali Rady Miasta, takie duże tkaniny. To 2 z nich projektowała moja mama, a 2 ja i wspólnie je i wykonywaliśmy i robiliśmy, także tkaniny też robiłem dobrych kilka sztuk takich większych, także i te, które moje w Sopocie są, ale też jeszcze w kilku miejscach one wiszą już w tej chwili, nawet nie chcę mówić gdzie do końca, ale są. Przypomnijmy, twoi rodzice byli jednym z pierwszych roczników Szkoły Sopockiej jeszcze. Tak. Natomiast ty ukończyłeś zarówno malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych, jak i architekturę na Politechnice Gdańskiej. Tak, to się odbyło. Najpierw architekturę, bo ojciec nie bardzo był zadowolony moich pomysłów na szkołę plastyczną, bo oczywiście ja przez cały czas gdzieś tam mówiłem o tym, że chcę w tym kierunku zmierzać, ale raczej mnie namawiał właśnie na architekturę, no i skutecznie namówił mnie na tą architekturę. Niemniej jednak, jak już skończyłem architekturę, to się zbuntowałem trochę, no ojca już nie było wtedy niestety, ale gdzieś ta chęć powrotu do korzeni rodzinnych, bo to w końcu w tym duchu wzrastałem. Wszyscy sąsiedzi to byli właściwie artyści właśnie Szkoły Sopockiej. Obok mieszkał wtedy Żułaski, Studnicki, Teser. Same legendy. Naprzeciwko mieszkał Potworowski, Wiśniewscy. Obok Wnukowa z drugiej strony. No i to całe otoczenie, plus goście, którzy do nich przyjeżdżali, plus dzieci, z którymi się wychowywałem, no to właściwie całe to środowisko to właśnie były tego typu osoby, prawda, z wieloma z tych osób, zresztą do dzisiaj się przyjaźnimy, to są te tak zwane kumplostwa z dzieciństwa, bo to właśnie z Filipem Tomaszewskim, wtedy występującym pod nazwiskiem Tessera, a
później jako Tomaszewski, tak przyjaźnimy się do dzisiaj z Agnieszką Karolak, z Przemą Karolak. Chciałabym jeszcze zapytać o Twoje plany na przyszłość, tak już na zakończenie. Plany na przyszłość. No przede wszystkim nie mogę się doczekać, kiedy wyrzucimy te świństwa, te maseczki i wrócimy do jakiejś względnej normalności i wtedy no, chciałbym zacząć twórczo mocno żyć normalnie. Czy to szybko nastąpi, to nie wiemy, nikt tego nie wie. No oczywiście nie można czekać z założonymi rękami. Zresztą ta wystawa jest dowodem na to, że nie zakładam tych rąk i nie czekam, tylko to są wszystko świeżutkie no właśnie, prace. To są ciepłe prace, to są sprzed paru dni niektóre. Także to są wszystko właściwie prace, no skończone na pewno w tym roku, a może niektóre były zaczęte powiedzmy tam w grudniu czy w listopadzie, no bo jak dostałem propozycję tej wystawy, to postanowiłem, że zrobię nowy zestaw, czyli to było chyba jesienią, jakoś tak późno, nie? Listopad późno chyba, to wyszła ta propozycja i to są właściwie prace wszystkie, które powstały niejako na zamówienie tej wystawy. Specjalnie zrobiłem na tą wystawę. No i oczywiście chcę kontynuować dalej teraz. No mamy nowe jakieś pomysły, nawet wspólnie z moimi dziećmi, żeby coś tam zrobić. Może coś tam razem nawet zrobimy. Także pomysłów jest sporo. Nie ma co za bardzo mówić o pomysłach, bo to niedobrze jest mówić zbyt dużo o pomysłach, bo one potem gdzieś się ulatniają wtedy, uciekają. Energia. Tak, gdzieś to pryska. Także na razie tylko mogę powiedzieć, że na pewno energii mam dużo i pomysłów i chcę na pewno coś nowego, coś robić. Będę trzymała kciuki i już się cieszę na nowe prace. Dzięki wielkie, dziękuję bardzo. I dziękuję bardzo za zaproszenie na wystawę tą, która w tej chwili tu jest. Się też bardzo się cieszę, że doszła do skutku. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.